Dawno temu, w odległej galaktyce, żył Paweł Malinowski, zaginiony Jedi, który otwierał kalendarze adwentowe LEGO Star Wars. A która to godzina? To godzina na łapkę w górę i subskrypcję! Dobra, zabieramy się za otwieranie. O nie, co to za cień, co to za cień? Czy to gwiazda śmierci? Spokojnie, ta torebka ma pokojowe zamiary, a skrywa w sobie trzy zegarki. Pierwszy zegarek jest dla tych, którzy stoją po ciemnej stronie mocy. Z Darthem Vaderem. Czas na drugiego kandydata. Tutaj zupełnie inny model. To zegarek od mistrza Jody, który zawsze daje pozytywną moc. Trzeci wzór. Zegarek z logiem Star Wars. Uważam, że to będzie świetny prezent, ale nie mogę zdecydować się, który wybrać. Pomóżcie mi proszę, piszcie w komentarzach, w opisie pod filmem link, a tam dużo więcej modeli do wyboru. Stacjonarnie zegarki dostępne w sklepach Apart. I zaczynamy. Oj, do góry nogami. 5, 6, 1. Mamy jedynkę. Co się kryje tutaj? No klocki, no a co innego? Przecież otwieram kalendarz adwentowy LEGO Star Wars. Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba źle to złożyłem, ale nie mam siły rozczepiać tych klocków, więc lecimy dalej! A w dwójce były lepsze rzeczy, lepsiejsze. To jest jakiś robot albo ptak, bo widzę, że ma skrzydła i chyba odlatuje. Nie daje za wygraną. Wierzę, że tutaj w kalendarzu... O nie, jest minifigurka. Motocyklisty? Najlepszy żołnierz armii klonów. Zobaczmy, kto kryje się pod hełmem. Bardzo zdenerwowany i pomarszczony ziomek. Lepiej załóż hełm z powrotem, gościu. Pod czwórką. Co jest pod czwórką ukrytego? Klocek Bego. Tu chyba było najmniej klocków ever i to wygląda mi na takie ciało stojące. Przychodzi na przykład taki ziomeczek i robi tu. Oj, zepsuło się. Sorry, elo, to nie ja. A pod piąteczką puk. Nie uciekaj, kalendarzu. Myślałem, że będzie to Darth Vader. Teraz chyba coś, co najbardziej mi się podoba, czyli... Nie mam pojęcia, serio. Jak ktoś może mi powiedzieć, co to jest, będę wdzięczny. Na pewno nie jest to gwiazda śmierci, ale wygląda bardzo ciekawie. Trochę wygląda jak rakieta, trochę jak jakiś pająk. 6 grudnia, Mikołajki. Kto nie może doczekać się Mikołajek, zostawia teraz łapkę w górę, to dostanie dwa, a nie jeden prezent do skarpety. Nie mam totalnie pojęcia, co to jest. Serio, powiedzcie mi, bo... To, albo coś źle złożyłem, albo nie mam pojęcia, co to jest. Jeśli ktoś ogląda ten film 7 grudnia, to proszę napisać mi, jakie rzeczy dostaliście do buta, czy tam do skarpety. Trafił mi się słodki kotek. Może nie wiem wielu rzeczy, co jest co, ale wiem, że to jest Chewbacca i to była moja ulubiona postać Gwiezdnych Wojen, ale zobaczcie to. Co jest grane? Czemu? Czy to jest jakiś podrabianiec? A może to jest człowiek ognisko, a nie Chewbacca tak naprawdę? 8, szczęśliwy traf. Tak, chodźcie klocuszki. Czy to dywan? Tutaj mam jakiś randomowy fragment czegoś, nie mam pojęcia, ale podobają mi się te kolory i może mi się przydać tutaj jakiegoś mokaccino. Kolejna minifigurka. Co to ma być, Harry Potter? A, to nie jest Harry Potter, tylko ten gościu, który sobie smaży rybę na ognisku razem z Chewbacą. Uwaga, przed państwem rybny wojownik. Posiada potężny miecz świetlny, ale jego najprawdziwszą, najpotężniejszą bronią jest zgniła rybka. 10 grudnia. Kto ma urodziny 10 grudnia? Na pewno nie ja, ale może ktoś z was? To dajcie znać w komentarzu, przypnę serduszko, tylko nie oszukiwać. Fani Star Warsów i Lego mnie zjedzą, ale kolejna rzecz, której nie wiem, czym jest. Pewnie statek kosmiczny, jak wszystko, co nie wiem, czym jest, to okazuje się statkiem kosmicznym. 11, tu jesteś, a myślałem, że gdzieś indziej. Wyłaź stamtąd. To mi się bardzo podoba. Wieżyczka, która ma dwa działa. Potężna broń. Czy to jest Darth Vader? Tu jestem, Paweł. Halo? Nie, to tylko pracownik z call center. Ma tutaj mikrofon i dzwoni do was i mówi: dzień dobry, czy możemy przedłużyć umowę? Co prawda nie jest to Darth Vader, ale jak przełożymy mu to tak,
To jest całkiem podobny. Czy trzynastka? Czy trzynastka będzie pechowa? A może będzie tutaj to, czego szukam? O nie, to jest chyba najuboższa saszetka z całego kalendarza. Zobaczcie, to jest 6 klocków. To jest chyba słodki piesek. Oj, Fafik, chcesz się pobawić? Mam tutaj dla ciebie pysznego kurczaka. Aport. O, chyba Fafik nie chce się bawić. Dobra, ale wierzę, że tutaj pod czternastką będzie lepiej. Wierzę, że będzie lepiej. Nie podglądajcie. Jaka bogata saszetka. Tutaj jest 12 klocków. To mi się bardzo podoba. Jakiś robot strzelający. No, na pewno nie jakiś. Wy znacie pewnie jego nazwę, ale ja tak średnio, a nie chcę strzelać, bo wiecie co. Bo źle strzelę. A wtedy ten robot do mnie strzeli. 15. Kto kończy w 2020 roku 15 lat? Czy to jest szkielet dinozaura, czy mi się tylko wydaje? Nie no, dinozaury nie miały pistoletów! O, tych chudzielców też bardzo lubiłem. Ten koleś jest niewiele chudszy od tego działa. I numer 16 teraz, numer 16. Co skrywa numer 16? Co to będzie, przepraszam bardzo? Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest jeden z transporterów. Duży transporter. Numer 17. Tutaj musi być Darth Vader, no musi być. Nie przypomina mi to Dartha Vadera, raczej, nie wiem, nie mam, zaraz zobaczymy. 3, 2, 1, startujemy. Oj, przewróciła się, startujemy. I numer 18 teraz, już zaraz święta, ciekawe co będzie pod 24 skryte, czy to Darth Vader, przepraszam bardzo, no nie wygląda mi to na Dartha Vadera, raczej na kolegę tego gościa z infolinii. Kolejna minifigurka z tym śmiesznym kaskiem, który po obróceniu wygląda mega zabawnie, jakby nie wiem. Nie obracaj mi głowy, Paweł. 19, puk, kto tam, czy to rebeliant, czy to, nie mam pojęcia. Ej, to będzie chyba smok, popatrzcie, skrzydła są. Dobra, podejrzę, zanim to złożę, podejrzę. Serio, jakiś smok, jakieś smoczydło, ej. Kto wie dokładnie, co to jest, proszę mi napisać. I zostawić koniecznie łapkę w górę, jeśli chcecie, żebym otworzył więcej kalendarzy adwentowych. Zróbcie to teraz. To jest coś, co lata, ale nie jest to pojazd kosmiczny. Jest to smok wawelski. No dobra, nie wawelski, ale jest to smok. Jest to, bo ma ogon i skrzydła, to nie może być kimś innym. I patrz, jak fajnie tańczy. Bardzo ładnie tańczysz, 10/10, ale musimy otwierać kolejne okienko. Zostaw też suba, aby nie przegapić kolejnych fajnych odcinków z otwierania kalendarzy. O, popatrz. Dostałem bardzo ładne białe klocki, złóżmy je teraz. No, 20 wygląda jak maszyna do lodów. Tutaj macie gałkę, prawda? O, tak przesuwacie i tutaj właśnie taki wielki patyk do loda, piękny, no nie wiem o jakim to jest smaku, o smaku popiołu, no szary smak, to nie wiem jaki może być. I teraz 21, otwieramy. Co tu masz? Kalendarz adwentowy. Wow, super, mogę otworzyć jedno okienko, proszę. Dobra, dawaj, tutaj 21. Dziękuję. Czekaj, ja będę trzymał ci. O, fajnie. O. Uwielbiam kalendarze adwentowe. I co masz? Klocki! Pięknie! A ty będziesz też otwierał jakiś kalendarz adwentowy? A nie wiem. No to wbijajcie do Martyna zabawa, bo ona nie wie, czy będzie otwierała, ale raczej będzie. A może otworzę. Dobra. Warto zajrzeć. Okej. Okay. To składała Martyna bez instrukcji i niestety źle to poskładała, musiałem zębami jej te klocki odpinać, a są to te małe elementy, najtrudniej odchodzące, ale finalnie udało się złożyć piękny pojazd i lecimy dalej, jedziemy! I niestety, moi drodzy, niestety zbliżamy się do końca. Numer 22 skrywa... A co to jest? Jakaś... Wygląda jak pielęgniarka. Ale podejrzewam, że nie będzie to pielęgniarka. Szkoda, że nie ma tutaj ze mną mojego kuzyna. On wie wszystko o Star Wars. Napisz mi w komentarzu, jeśli ty jesteś mega fanem serii Star Wars. I daj znać, czy jest to pielęgniarka, czy ktoś inny. Kolejna postać z ekipy dziwnych kasków. Masz dwie minki, tutaj taka zdenerwowana lekko, a tutaj taka trochę przestraszona. Ojejku. I 23. Puk. Kto tam? Hipopotam Malinowski, hipopotam i mamy... Oj, myślałem, że to będzie choinka po tych kolorach, ale nie, to będzie coś innego. To mnie totalnie rozwaliło, piękny prezent w stylu Star Wars. W dodatku ma łyżwy, kumacie?
to ten prezent sam do nas przyjeżdża na łyżwach, bo to jest prezent robot. I ostatnie okienko, moi drodzy, kto ogląda to 24 grudnia, wesołych świąt życzę, wesołych świąt i smacznego karpia, czy co tam jecie na święta. Mikołaj, święty Mikołaj, to jedyna rzecz, nie, jedna z dwóch rzeczy, które wiedziałem bez składania. Mikołaju, Mikołaju, pokaż się. I ostatnia rzecz, nie do końca jest Mikołajem, chociaż jego czapkę posiada. Jest to na pewno najdziwniejszy Mikołaj, jakiego dostałem. Wygląda jak ptak, jak papuga. I tu ma gwiazdkę, ma prezent, który nam chce przynieść, ale niestety nie ma rączek, ma skrzydła i nie może go podnieść, więc żegna się z wami. Oj, kalendarz otworzony, a ja proszę was ponownie o pomoc. Który z tych trzech zegarków podarować kuzynowi? Klasyczny? Z mistrzem Jodą? Mistrz Joda wyposażył zegarek w technologię wodoodporności. A może z ciemną stroną mocy, Darthem Vaderem? Mi najbardziej podoba się ten. Chyba kuzyn woli takie ciemniejsze motywy. Nie wiem, czy jest fanem Dartha Vadera, czy taki klasyczny będzie lepszym wyborem, więc dam się na was. A jeśli wy chcecie taki zegarek dla siebie lub na prezent dla fana Star Wars, to zapraszam do linku w opisie pod filmem i będziecie mogli wybrać takie trzy i wiele, wiele więcej modeli. Dzięki, do zobaczenia! Stacjonarnie zegarki dostępne w sklepach Apart.